Dzień dobry, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie e, i zapraszam Was do ciekawostki szachowej. Mianowicie, no, myślę, że dosyć ciekawa rzecz dla polskich szachów. Mówię tutaj o e, kobietach, dlatego że rosyjska szachistka. Aleksandra Malczewska, 20 lat z rankingiem 2410, no, pokaźny ranking jak na ten wiek, będzie reprezentować Polskę w szachach. No, znaczy, raczej jest to, jest to przesądzone. Co ciekawe, z pewnych źródeł wiem, że wynika to z tego, że w rosyjskich szachach, właśnie Aleksandra nie miała jakichś tam, powiedzmy, warunków spełniających jej oczekiwania. Mając już ten poziom gry, no w polskich warunkach, ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało, ale to już nie jest, że tak powiem, nasz problem, tylko polskiego Związku Szechowego. To znaczy, nie, nazywam, nie nazywajmy tego problemem, tylko no po prostu taką sytuacją. Jak to będzie odebrane, nie wiem, aczkolwiek mi się wydaje, że to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, dlatego że im większa konkurencja, tym bardziej to pobudza zapewne do. Podnoszenia poziomu gry. Mówię tutaj o szachach kobiecych e, i kadrze narodowej, e, ale e, no, nie chcę być tutaj e, zganiony. E, to jest tylko taka e, moja opinia e, nieduża. Ciekawy jestem, co Wy sądzicie na ten temat. E, no, w każdym razie, ciekawy temat: czy to będzie wzmocnienie reprezentacji Polski, czy e, mała frustracja? E, ciężko stwierdzić. Nie chcę tutaj siać kontrowersji, aczkolwiek, e, no myślę, że. E, Ciekawa sprawa, w każdym razie nie my o tym decydujemy, tylko tak się zaczyna dziać. Dajmy działać tu, tam, tutaj osobom wyżej, osadzonym w tych, w tych klimatach szachowych, a my zobaczymy sobie właśnie tutaj, słowem wstępu, właśnie partię Aleksandry, która grała właśnie w Warszawie z. Anią Jakubowską. Ania gra tutaj białymi. Jedna z czołowych polskich szachistek. Pozdrawiam serdecznie. I partia była niezwykle ciekawa. Od razu powiem, bardzo dużo taktyki się pojawiło. I jedziemy z tematem. Otóż E4. C5, skoczek na C3 zagrała Ania, skoczek C3, C6 zagrała Aleksandra, posunięcie G3. Widzimy tutaj, Ania wybiera system obrony sycylijskiej zamknięty. Posunięcie G6, goniec zagrywa na G2, goniec G7, robienie sobie domków tutaj z jednej i z drugiej strony D3. Posunięcie E6, aby wstawić tego skoczka na E7. Czasem potem możemy sobie zaplanować nawet ruch D5, dlaczego by nie? Po tym posunięciu goniec zagrywa na E3 za takim piona, No więc, ruch na przykład B6 istnieje. Można tutaj oczywiście też zagrać posunięcie D6. B6 jak najbardziej też jest możliwe. Goniec sobie swobodnie gra tutaj na B7 w przyszłości. Hetman zagrywa na D2. No i teraz tutaj czarne chyba taką małą niedokładność popełniają, mianowicie skoczek z g 7 To znaczy, no, raczej jest to mała niedokładność z tego względu, że pozwalają tutaj białym zagrać gońcem na H6. I to jest dobry ruch białych w ogóle, bo tutaj można by było czarnymi w tej sytuacji na przykład kontynuować goniec B7 i jeszcze trzymając skoczka na G8 nie pozwolić zagrać tutaj. Gońcem na H6. W tej sytuacji też pamiętajmy, że tutaj skoczek może zagrać na przykład na D4, przyblokować zapędy D4. Jeżeli na przykład skoczek zagra na E2, to my wtedy planujemy grać skoczkiem na D4. Ok, mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, no ale po ruchu skoczek zginę E7. Goniec zagrał na H6. Tutaj szybka wymiana nastąpiła, i w tym momencie goniec zagrał na B7. Posunięcie. E5 ze strony Ani. Niestety nie jest to dobry ruch, moi drodzy, nie jest to dobry ruch. Daje to możliwość przede wszystkim fajnego pola skoczkowi na F5, to jest jedna sprawa. Dwa, że tu się otwiera diagonala i może być niezła akcja. Nie wiem, dlaczego ten ruch został zagrany. Przypuszczam w każdym razie, że tutaj białe chciały grać skoczek E4, skoczek G6 i skoczek. F6, takie plany pewnie tutaj ym, Ania miała, ale o wiele lepszym zagraniem, prostszym byłoby zagranie Hetman G7, dlatego że powierza G8 ruch w zasadzie jedyny. Hetman zbija zwyczajnie pionka, zawsze ma opcję ucieczki. No i jest pionek więcej i jak skoczek by wleciał tutaj do centrum, to my po prostu robimy długą roszadę, broniąc tutaj tego piona. Jest pionek więcej, plan jest prosty, skoczek zagrywa sobie tutaj, planujemy tego skoczka wybić, może H4, H5, różne rzeczy można by było tutaj pewnie grać białymi dosyć swobodniej. No tak nie poszło, niestety ruch E5 nie był najlepszy, na co Hetman zagrywa na C7? Zawsze istnieje szybka, długa roszada y, dla czarnych. Skoczek, y, nie skoczek, pionek F4, i tutaj bronimy piona E5, y, i skoczek zagrywa na F5. Ja już pragnę zauważyć, że w tym momencie mała odnoga się pojawia. Bardzo ciekawa, dużo liczenia taktycznego i takie to jest niełatwe liczenie, nie, niełatwe liczenie taktyczne, szczególnie jak gramy partię. W analizie to jest nieco łatwiejsze. I zwróćmy uwagę, że skoczek d4 miałby tutaj świetne opcje. Zaraz wyjaśnię, dlaczego czarne tak nie zagrały, bo to poszło później, ale sprawdźmy dlaczego. Skoczek d4 i teraz grozi wybicie na g2, grozi wybicie na C2, jak sobie z tym poradzić. Otóż, no białe mogłyby zbić na B7 i Hetman zbija. Znowu dzieje się to samo. Wisi wieża i wisi skoczek na C, wisi wzięcie na C2 i kolejna wieża może być wzięta poprzez zrobienie widełek. No i w tym momencie skoczek E4 mogłoby nastąpić, żeby zasłonić wieżę. No i cały myk polega na tym, że jakby skoczek teraz zbił na C2, no to król zagrywa na D2 i grozi wzięcie tutaj skoczkę, dlatego, że jak skoczek zagra na A1, to jest skoczek D6 z widełkami. To jest taka kontr-odpowiedź ze strony właśnie tutaj czarnych. Poza tym istnieje skoczek F5, wtrącony ruch, który broni na D6, ale do tego za chwilę wrócę. W tej sytuacji właśnie można by było od razu zagrać skoczkiem i jak na przykład Hetman wraca na H3, no to wtedy skoczek na przykład na C2. No i ten ruch, no okej, okay, mógłby być możliwy, ale chyba a nie wiem, czy to jest najlepsze posunięcie w ogóle, żeby dobra nie mieszać. To po tym ruchu król na przykład na D2 i jak skoczek zbija na A1, no to białe tutaj już są świetne, bym powiedział, bo Hetman zbija skoczka. Broniąc skoczka nie można wybić, a po wybiciu jest skoczek D6, król E7, zbijamy na B7. I w następnym ruchu gramy skoczek F3. Wybijamy na A1. Ja mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Oczywiście pamiętajmy, że możemy sobie to spokojnie przeanalizować. Wracając do pozycji. W momencie właśnie po skoczek, tak, Hetman H3, tutaj lepszą opcją byłoby zagranie na przykład Hetman A6. Dlaczego? Trudne w ogóle trudne zagranie, ale chodzi o to, żeby atakować piona. Ktoś powie, dlaczego? Przecież wieża broni tego pionka. No, ale przede wszystkim schodziły tutaj z pułapek skoczek D6, to jest jedna rzecz. No i teraz tak naprawdę nie wiadomo, jak grać i jak obronić tego pionka. Ciężko stwierdzić, bo Hetman G2 może nie działać, bo skoczek blatuje na E3, i tutaj te skoczki robią karierę niesamowitą. No więc, po na przykład wieża C1, Hetman tego pionka po prostu może zbić. Pozycja czarnych byłaby bardzo, bardzo dobra i przyjemna. Jak poszło w partii? Otóż, po ruchu F4, skoczek zagrał od razu na F5 i Hetman G5. Właśnie Hetman G5 tutaj już stoi gorzej niż na H3. No to takie są e, niuanse na tym poziomie, jak widać, e, dosyć. E, dosyć ważne. Jak poszło w partii? Otóż dosyć podobnie, czyli skoczek zagra na d4. Ta sama sytuacja się dzieje. Goniec wybił, hetman wybił i skoczek e4. No i widzimy, że teraz tutaj czarne grają ruch h6, odpędzając hetmana. Hetman f6 na wieżę i tutaj nastąpiła roszada. Po długiej roszadzie białych posunięcie, no właśnie, Posunięcie C4, moi drodzy. Posunięcie C4 jest ostra jazda. Przede wszystkim nie, widzimy, że nie możemy wybić, bo Hetman tutaj atakuje skoczka. Ten skoczek z G1 jeszcze nie wyszedł i to jest poważny problem tutaj białych w tym momencie. Skoczek zagrywa na F2, broniąc wieżę. No, coś grać trzeba. Zbicie pionka szybkie nastąpiło. Wieża wybiła. Wieża AC8. Zauważmy, że tutaj czarne w tym momencie bardzo prosto atakują białe. C3. No coś grać trzeba, i teraz y, jedno chyba z lepszych zagrań w tej sytuacji, y, bo widzimy, że. Też tutaj na przykład Ania ma szansę, jakąś tam teoretyczną. No, może nie ma szans, ale sprawdźmy, że na przykład skoczek G4 i skoczek H6, jakieś tam istnieją opcje. Ale jednak ten skoczek z F5 wszystko broni, więc tak y, podsumowując to, no to y, jednak tutaj nie ma żadnych y, po prostu szans kontry. Jak dokładnie się temu przyjrzymy. Ruch B5 ze strony czarnych, bardzo dobry, bo tutaj chcemy naciskać dalej na, y, na B4. G4, Ania próbuje kontr szansy, i piękny ruch właśnie B4. zostawia skoczka podbiciem, tutaj również jest podbiciem, tylko widzimy, że jest związanie, więc tego nie można na d4 zbić, ale już na f5 można, no to tutaj czarne decydują się na szybki atak. Pionek wziął skoczka, pionek wziął pionka, grozi wybicie na b2 z odsłony, więc trzeba bardzo uważać i teraz wieża zbiła na c3. Jeżeli byśmy na przykład pokusili się o wzięcie skoczka, no to sytuacja robi się bardzo trudna z uwagi na Hetman B2, Król D1 i C2. W następnym ruchu dorabiamy kolejnego Hetmana. No więc po tym wybiciu wieża wybiła na C3. Wieża wybiła na C3. Pionek wybił. Skoczek F5. Tutaj w tej sytuacji wieża C8 wygrywało również. Dosyć dynamiczne zagranie, bo wisi tutaj na C3. Ale jak to zwykle bywa, jak na przykład mamy mało czasu, no to wybieramy takie posunięcie, gdzie nie trzeba dużo liczyć, a wiemy, że jest dobre. I faktycznie jest. Chwilowo jest figura mniej u białych, ale niestety pozycja białych jest bardzo ciężka z tego względu, że te figury są nieaktywne, a król nie ma za bardzo obrony. Hetman się trochę też poplątał w tym momencie. Skoczek zagrał na E2, wieża B8, proste granie. Chcemy tutaj matować przeciwnika. Król e, zagrywa na D2. Hetman F3 z atakiem, z atakiem na E3 również. Wieża F1. Wieża dała szacha na B2, król C1 i Hetman zbił. Skoczka. E, tutaj jeszcze nastąpił szach. Krucha 7. No i Ania musiała uznać wyższość e, tutaj swojej przeciwniczki, poddała partię. E, no też e, wiadomo, nie, nie było co grać. Ale bardzo ciekawa partia, w ogóle taka e, z taktycznego punktu widzenia, żeby się troszeczkę podszkolić z taktyki takiej, e, no też nie do końca myślę, że łatwej. E, jak się potoczą losy dalej Aleksandry Malczewskiej, e, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy i mam nadzieję, że to może da troszkę więcej świeżości w kobiecych szachach w naszym kraju. Serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć.